Babilonem ma 3. Najwyraźniej nowy pretendent, Bamma. No nie wiem. No. Skoro wygrałeś z pretendentem. Tak. To oczywiście żart. Czy Johan sprawiał takie problemy, jak przewidywałeś, bo jednak on był przygotowany, były problemy z tym rywalem, dostałeś takiego rywala, który był prawie przygotowany właśnie, czy spodziewałeś się właśnie, że postawi taki opór? Wiesz co, spodziewałem się, że będzie nieszablonowo walczył, ale wiedziałem, że będzie mi jeszcze tak na początku przeszkadzać. To, co złapał mi pod siatką, no, takie dziwne było. W sumie, nie wiem, no nie odkrywałbym tego na pewno, ale troszkę odebrało. Zastanawiałem się, ile ma naprawdę siły. Ale jak zrywałem tego uchwyty, tam jakieś ciosy zaczęły wchodzić. Widziałem, że zaczął męczyć, no ale nie narażałem się na jakieś mocne wpadnięcie i odkładanie go. Wiedziałem, że robi te backsisty z łokciem, że robi się takie nieszablonowe akcje. Troszkę obawiałem się jego parteru, wiedziałem, że będę lepszy w skójce i nie ryzykowałem schodzenia do parteru. Te momenty właśnie, w których twój rywal był ranny, tak naprawdę ty nie przycisnąłeś właśnie, nie widziałeś tego, żeby on był aż tak mocno ranny, żeby to był właściwy moment? W paru momentach widziałem, że się zachwiał, że łóżkę na nogach, ale jak podchodziłem od razu, widziałem, że się spadał tego obrotowego łokcia. Mówię, kurczę, jednak będę go dalej obkładał, może w końcu mu albo nogę odłączał, co tam zacząłem też później do kika wsadzać. Próbowałem kopnięcie na wątrobę. Weszło też tam chyba dwa razy, no ale chyba nie odłączyło go aż tak, żeby go po prostu dokończyć. Nie siadł na przyczynę i nie dokończyłem drogi. Troszkę mam taki właśnie niedosyt z tej walki, bo wydaje mi się, że mogłem go skończyć przed czasem. Ale w trzeciej rundzie, tak jak mówiłem już Mateuszowi w wywiadzie zaraz po walce, że jednak ten głos rosnął gdzieś tam mówił, że jak trener wołał, ile zostało do końca, mówił, kurczę, minuta została do końca, ja będę ryzykował, gdzieś się nadzieję na jakiś strzał i przegram wygraną walkę. Kiedy wychodziłeś do pojedynku, spojrzałem na ciebie, ty patrzyłeś akurat na swój corner tak naprawdę i uśmiechałeś się tak naprawdę, wydawałeś się taki niezwykle zrelaksowany tak naprawdę, jakbyś, no, wydawało się, że nie czułeś tego stresu w ogóle, tego pojedynku. No jakoś tak z walki na walkę, nie wiem, ten stres mnie jakoś nie przytłacza. Wiadomo, że każdy się tam stresuje mnie bardziej. To też pracuję zawodowo jako strażak do różnych, wiesz, wchodzimy akcji, do różnych pożarów. Także tutaj to jest sportowa walka, sędzia, lekarz jest na miejscu, także co się może w sumie stać złego. No. Czasem zdarzy się jakaś poważna kontuzja, no ale zawsze wszystko idzie wyleczyć. Rafał, oprócz tej dyspozycji w stójce miałeś też możliwość dwa razy zakończyć to w parterze, że nawet tam po brawo poszedłeś. Czego zabrakło? Bardziej szedłem do anakondy. Mhm. Wiesz co, troszkę siły zabrakło, bardziej go chciałem przemęczyć. Tym bardziej, że słyszałem, to było pod koniec drugiej rundy, że słyszałem właśnie trenera, że była chyba, że tam coś trudnie dużo zostało, to mówię, a to akurat go przemęczę, nie będę ryzykował, nie będę się wypompowywał. No i coś tam na pewno mu oddechu zabrało i później to był taki efekt, że po prostu coraz wolniejszy, mogłem go więcej odkładać, nie? A ten zajście zaplecz w trzeciej rundzie, to też już czekałeś na to, że odwrócić na łokcie? No całym czasem miałem gdzieś w głowie tą jego akcję. Tam byłem raz za plecami, fajnie go tam poukładałem, ale kurczę, gdzieś zabrakło. Wchodziło mu tam na szczenę, no twardo miał szczenę, no muszę przyznać, bo nawet po ręce czuję, że troszkę tam jednak dostał, a jakoś mu się te nogi bardzo nie ugięły i nie skończyłem tej walki przed czasem. On wytrzymał, a jak ty ocenisz jego siłę ciosu? No tego prawego cepiszona ma mocnego, tam bodajże raz go odczułem, tak lekko się nogi ugięły. No ale to było na początku pierwszej rundy i później z czasem te po prostu uderzenia już były na tyle słabe, że nawet się ich aż tak nie bałem, tych cepów, nie? Ale tego łokcia cały czas myślę, miał w głowie, żeby na niego uważać. Spodziewałeś się, że on będzie walczył właśnie w ten sposób, czyli wchodził z tą taką pierwszą mocną akcją? W ogóle spodziewałem się bardzo mocnej pierwszej rundy z jego strony. Tym troszkę obaleniem mnie zaskoczył i tą techniką też, tą taką naciskową na przeponę. No ale wyrwałem się z tego, tak trenujemy w klubie, żeby właśnie od razu, jak jest obalenie, od razu wstawać i też to zdało egzamin, od razu wstałem do góry, no i wiadomo, on też trochę sił stracił na tej próbie obalenia, na tej próbie przytrzymania mnie, no i później też to walkę ustawiam. Co dalej? Dalej Babilon, no kontrakt długoterminowy, także będę się starał tu dawać jak najlepsze walki. Może coś masz mogę powiedzieć do Drikusa, do Drikusa, który trzymał kciuki dla ciebie. Bardzo serdecznie go pozdrawiam, dziękuję za wsparcie. Drikus jest naprawdę fajnym gościem. Mieliśmy okazję wypić razem kawę. Nawet u mnie w domu był, razem trening zrobiliśmy. Naprawdę bardzo przyjemny gość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.